Krystyna Pawłowicz weszła na wojenną ścieżkę z Tomaszem Lisem. W tekście, który ukazał się w jednym z numerów Newsweeka, posłanka została nazwana psem spuszczanym z łańcucha przez prezesa PiS, Jarosława Kaczyńskiego. Ostatecznie działaczka skierowała sprawę do sądu. Krystyna Pawłowicz nie należy zdecydowanie do grona parlamentarzystów, którzy prezentują swe opinie w sposób wyważony i dobrze przemyślany. Posłankę często ponoszą emocje, jednak sama nie akceptuje sytuacji, kiedy ktoś odnosi się do niej obraźliwymi zdaniami. Krystyna Pawłowicz wściekła za porównanie do psa. Polityk wpadła więc w prawdziwą wściekłość, gdy w Newsweeku ukazał się długi artykuł na jej temat. Tekst był wypełniony opiniami znajomych Pawłowicz, ale nie brakowało w nim także ostrych wstawek. W jednej z nich przyrównano posłankę do psa spuszczanego z łańcucha przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości, Jarosława Kaczyńskiego. Już w przeszłości Newsweek w ramach uprawianego przemysłu pogardy poświęcał mi swoją kłamliwą uwagę. Ukazywały się na mój temat paszkwile, ale wtedy wszyscy mi mówili, żeby sprawą się nie zajmować, zgodnie z powiedzeniem, żeby gówna nie ruszać. Ale kiedy ostatnio napisano mój obelżywy życiorys, przyprawiono mi gębę, przyrównano do zwierząt, postanowiłam zareagować, powiedziała wówczas Krystyna Pawłowicz w rozmowie z Super Expressem. Posłanka złożyła więc pozew przeciw Tomaszowi Lisowi, który pełni funkcję redaktora naczelnego Newsweeka. Sąd przyznał jej rację i nakazał, aby w gazecie ukazały się oficjalne przeprosiny wobec polityk Prawa i Sprawiedliwości. Chociaż od uprawomocnienia się wyroku minęło już sporo czasu, tekst skierowany do Pawłowicz nadal się jednak nie ukazał. Fakt ten posłanka skomentowała już na swym profilu na Twitterze. Tomasz Lis nie przeprosił mnie za swój oszczerczy atak i nie opublikował w terminie nakazanych wyrokiem sądu przeprosin w Newsweeku. W tej sytuacji opublikuję je sama w wybranym piśmie, na koszt te. Lisa, ogłosiła Krystyna Pawłowicz, wywołując wśród internautów prawdziwą burzę. Wielu komentujących przypominało bowiem, że sama posłanka niejednokrotnie wyrażała już bardzo negatywne, obraźliwe opinie na temat różnych osób, za które później nie przepraszała. Kiedy sytuacja się odwróciła, jej nastawienie także przeszło diametralną zmianę.